Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie film oczywiście z eventów świątecznych. Także mamy już trochę więcej informacji, weszły one na serwer testowy. 2 z 3 tak naprawdę. No i w tym filmie postaram się mniej więcej na tyle, ile mogę omówić. Także wydarzenia, czyli jest to nowa ikonka taka. Cały event świąteczny będzie połączony na 3 mini-eventy. Czyli tak jak widać, Mroźna Szemira, Zimowa Uczta oraz Midwinter Surprises. Z tym, że Midwinter Surprises jest połączony właśnie z tymi dwoma u góry. Czyli tak. Zaczniemy po prostu od pierwszego, czyli Ice Shemira. No najprościej powiedzieć, że jest to po prostu tam roczna Nemora z eventu Halloween. Z tym, że tutaj mamy jedno wejście, tam mieliśmy dwa. Tutaj zdobywamy zmrożone klucze. Do tego przejdziemy za chwilę oraz złote monety. No jeżeli chodzi o opis, gracze mogą walczyć z Mroźną Szemirą raz dziennie podczas trwania eventu, no to jest oczywiście proste. Nagrody, które można zdobyć, też już powiedziałem. Zmrożone klucze mogą być używane do otwierania prezentów na stronie Zimowych Niespodzianek. Do tego przejdziemy później. Poziom trudności walki z Mroźną Szemirą jest determinowany przez własne wskaźniki bojowe danego gracza, czyli jej siła jest dostosowana do waszego konta. Im macie mocniejsze konto, im jesteście dalej, tym ta Szemira jest mocniejsza, no ale wy też jesteście mocniejsi, więc to się wiecie. To nie będzie przeszkadzało prawdopodobnie. Gracze mogą powtarzać bitwy bez zmniejszania liczby prób bitwy, ale nagrody zdobyte w poprzedniej bitwie będą wtedy znikać. Czyli to, co nabyło na Nemorze. Jeżeli rezultat walki wam się nie spodoba, możecie zawsze spróbować ponownie. Nie otrzymacie wtedy nagród, ale możecie w nieskończoność próbować. Także co, spróbujemy. Od razu tutaj mówię, że nie uda mi się zdobyć maksymalnej ilości kluczy. A maksymalna ilość kluczy, jaką można zdobyć dziennie z takiej Szemiry, z takiego bossa, to 5. Za każde 20% odebrane, tak to nazwijmy, jest jeden klucz. Ja tutaj prawdopodobnie zdobędę 2 lub 3, no bo mam słabą drużynę na serwerze testowym, przypominam. Zaraz przeniesiemy się oczywiście do tłumaczenia dalszej części. Niestety jeden z mini-eventów będę musiał pozostawić bez tłumaczenia. A to dlatego, że on jeszcze nie jest aktywny, więc to nawet nie zależy ode mnie. Dobra, no Belinda tutaj ginie, tak nie zrobisz tych 10%. I teraz tak, ja mogę powtórzyć walkę, no i może to zaprezentuję. Czyli tak jak widać, nie otrzymałem tych nagród, mogę powtórzyć walkę jeszcze raz. I tak w nieskończoność, aż po prostu zdobędę tyle kluczy, ile mnie interesuje. Czyli na serwerze głównym na pewno będę starał się zdobyć 5. Tak jak każdy zresztą. I to jest bardzo fajna możliwość, którą pokazali już przy okazji właśnie Nemory. No bo załóżmy, wystawilibyśmy złą drużynę, zdobyli jeden klucz i byśmy byli 4 w plecy. Oczywiście klucze można także zdobywać, powiedzmy, ze zdobywać, tak naprawdę kupować za pieniądze, tak jak to zawsze ma miejsce, wiecie, za pakieciki w sklepie. To również zaraz wam pokażę. Także no wezmę te 2 klucze, tutaj więcej nie zrobię prawdopodobnie. Poza tym na serwerze testowym nie zależy mi tak naprawdę nawet. Także po wejściu w okazję możemy kupić jeden klucz za 4,59 bądź 2 klucze za 22,99. Taki trochę, wiecie, rozrzut to jest. Niekoniecznie opłaca się kupować właśnie te 2. Lepiej chyba sobie kupować jeden dziennie po prostu, bo to jest okazy dnia, to są, dobra. Dobra, no to przechodzimy dalej. Co my tutaj mamy? Wydarzenia. Także to by był ten boss. I tutaj tak, przede wszystkim, dobra, może przejdziemy najpierw tutaj. Czyli to jest oczywiście to, co już było, czyli Niebiańskie Wyspy. No z jednej strony fajnie, bo to był fajny event, według mnie jeden z najlepszych. Ale z drugiej strony dużo osób myślało, także ja, że na święta zrobią coś kompletnie, wiecie, nowego, odmiennego. Bo jest to najważniejszy event, a się okazało, że mamy Mroczną Nemorę, tylko że w wersji z Szemirą. Mamy Niebiańskie Wyspy, tylko właśnie z tymi mroźnymi niespodziankami, czy zimowe niespodzianki, to się tak nazywa. Czyli są to po prostu eventy, które już w grze wystąpiły. Po prostu pod zmienioną nazwą, ze zmienionym tłem i tyle. Czyli tak. Przede wszystkim ten event będzie trwał 16 dni,
Mroźna Szemira będzie trwała 10 dni i tutaj nie chcę wam palnąć jakiegoś błędu, bo teoretycznie 5 kluczy dziennie, 10 dni, czyli można zdobyć 50 kluczy, tak podają też strony internetowe, między innymi najważniejsza strona z AFK dla fanów. Ale nie chcę wam tutaj palnąć, bo miałem taką sytuację na Niebiańskich Wyspach, że wiecie, był dylemat, czy można zdobyć tam, nie pamiętam ile to było, przyjmijmy, że 35 kluczy, 40. Ja byłem za tą wersją wyższą, czyli za 40, ale napisałem do twórców. No i co się okazało? Twórcy powiedzieli, że będzie kluczy 35. No i co się po raz kolejny okazało? Że było jednak 40. Oczywiście po całej sytuacji, po końcu eventu, po zakończeniu eventu, twórcy mnie przeprosili. No i powiedzieli, że no wiecie, że przepraszają za wprowadzanie w błąd. Z jednej strony spoko, by przyznali się do błędu, ale z drugiej, jeżeli nawet twórcy nie znają swoich eventów, no to skąd ja mam mieć takie informacje? Także nie chcę tutaj palnąć. Domyślnie jest możliwe, że będzie 50 kluczy tylko z tego. No i to będzie działało na takiej samej zasadzie. Wybieracie bohatera, tak jak tutaj ja wybrałem Airona na przykład. No i losujecie. Kratek jest 36, tak jak to było wcześniej, także na pewno z samej Szemiry dostaniemy przynajmniej jednego bohatera, no 36 kratek na pewno odsłonimy, także tutaj chyba nic nie trzeba mówić. 250 tysięcy złota, jeżeli kluczy nie wymienicie, także radzę wam wymieniać. Jeżeli zostanie odkryta główna nagroda, czyli w przypadku tym na przykład Aeron, to możecie albo zostać na wyspie, co się nie opłaca, albo przejść na kolejną, wybrać kolejną główną nagrodę. No ja sobie użyję tych dwóch kluczy tutaj. Jeden zwój frakcyjny. Także jeżeli chodzi o nagrody, główna, czyli Aeron, zwykłe zwoje bohatera, zwój frakcji, diamenty. No trochę też mogli z tymi nagrodami, nie wiem, 30 diamentów, jak na event świąteczny, to jest trochę mało. W każdym bądź razie jest za darmo, więc żeby nie było, że narzekam, ja się cieszę z tego eventu. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o tą zimową ucztę, to ona będzie dostępna na serwerze testowym dopiero za ponad 4 dni i będzie to event, mini event związany z gildią, czyli kto wie, czy to na przykład nie będzie, skoro powtarzają inne eventy, to czy kto wie, czy to nie będą te takie, wiecie, nie wojny gildii, tylko to plądrowanie, o. Czyli, że wchodzicie na mapę do gracza, ustawiacie te wieżyczki i plądrujecie. No nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego zrobili. No i od razu mówię, że te klucze tutaj dostępne można zdobyć z... Zmrożony klucz stworzony dzięki nawołnicy Mroźnej Szemiry do otwierania zimowych prezentów. Tutaj nie ma, ale gdzieś było podane na 100%, że klucze można zdobywać również z tej zimowej uczty. Czyli kluczy będzie dużo więcej niż 50. Nie wiem dokładnie ile, no bo ten event jeszcze nie jest w ogóle dostępny, to jest tylko taki pierwszy wgląd dla was, żebyście wiedzieli, że coś takiego nadchodzi. Domyślnie będzie na pewno 50, to przynajmniej 50 będzie wiadomo. Także jest przewidywane, że każdy 2-3 nagrody sobie z tego eventu zgarnie. Wiem, że to nie są dokładne informacje, no ale podaję je z serwera testowego tylko, żebyście mieli właśnie wgląd. Nie traktujcie tego jakie pewne informacje, no to tak naprawdę okaże się dopiero po wyjściu eventu. Albo nawet po zakończeniu eventu, chociażby liczba tych kluczy. W każdym razie ja wam dziękuję za oglądanie. No co, życzę wam powodzenia, jak już to wejdzie na serwer główny. Miejmy nadzieję, że każdy z nas parę przynajmniej tych głównych nagród na święta dostanie. Nie będzie tak jak ostatnio, że na przykład ja musiałem wszystkie kratki odsłonić, żeby dostać bohatera. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.